Zapraszam Państwa do obejrzenia rozmowy nagranej w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach inicjatywy Korzenie Pamięci. Jest to inicjatywa, w której chcemy przedstawić powstańców warszawskich trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie tylko jako osoby narażające swoje życie, jako osoby walczące o wolność, ale chcemy się dowiedzieć, jacy byli na co dzień, jaki mieli charakter, zainteresowania, jakie mieli pasje, jakimi byli rodzicami czy dziadkami. I dlatego rozmawiamy z ich najbliższymi, dziećmi i wnukami. Ja nazywam się Anna Ryterska i jestem wolontariuszką w Muzeum Powstania Warszawskiego, a dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panem Ryszardem Kołodziejskim, synem Barbary Lenkiewicz, pseudonim Barbara. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Z tego co wiem, to żeby w ogóle móc mówić o pana mamie, to trzeba najpierw opowiedzieć o pana dziadku. Tak. Chciałbym pokrótce porozmawiać o mamy rodzicach i moich rodzicach. To wszystko jest bardzo powiązane i bym zaczął tak, że dziadek, który urodził się w 1890 roku, po strajku w Płocku szkolnym musiał uciekać do Galicji. To znaczy, to było ukończone gimnazjum. Na Uniwersytecie Jagiellońskim podjął studia na Akademii Medycznej. No i tu jest kartka, znaczy jest z indeksu jego. Tu mógł pan pokazać tak. Jednocześnie wstąpił do Sokoła. I krótko mówiąc, 8 sierpnia 14 roku był w Legionach już. Był ranny w bitwie jakiejś. I ponad rok czasu musiał gdzieś tam się ukrywać i leczyć te rany. Został komendantem POW na Płock i chyba jeszcze jakiś drugi powiat i tam poznał babcię, czyli swoją przyszłą żonę. W 20 roku na wojnie gdzieś na terenach Ukrainy po jakiejś takiej brawurowej akcji został za to oznaczony krzyżem virtuti militari. To jest dziadek z okresu Legionów. I potem już poszedł drogą wojskową. Był wychowawcą żołnierzy, prowadził kompanię szkolną w Łodzi w 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Potem się ożenił z babcią w Warszawie w katedrze warszawskiej i w 26 roku urodziła się mama. Jako żołnierz w hełmie pomorskim stacjonował, powstała szkoła podchorążych piechoty, która została potem przeniesiona do Komorowa pod Ostrowią Mazowiecką i tam był wykładowcą geografii i ekonomii. Do czasów, i to jest to zdjęcie z czasów, kiedy tam sobie w takim domku mieszkali. Mama wychowała Czyli się... Czyli to jest pana mama? Mama, tak. Mama wychowała się do 1939 roku na terenie jednostki wojskowej. Jednej czy drugiej, tu właśnie jako już taka dorosła panienka. W 1939, jak dziadka wzięli do niewoli, to babcia z mamą musiały z domu uciekać. Mama miała wtedy 13 lat i pojechały do Warszawy. Tam przy placu Niepodległości chodziła do szkoły, to była jakaś szkoła handlowa, to była trochę przykrywka, bo tam skończyła kurs sanitarny, kurs jakiś ogólnowojskowy i w 42 roku składała przysięgę przynależności do AK. Była łączniczką, musiała być dość, no ja wiem, odważna, bo jeździła poza Warszawę z dokumentami, z meldunkami. No i wybuchło powstanie 1 sierpnia tam w rejonie Marszałkowskiej, chyba Chmielnej, w punktach pomocy opatrunkowej. Całe powstanie była sanitariuszką. Po upadku powstania, tu jest taki dokument, gdzie do 12
października mogła zajmować się no, powstańcami w piwnicach, bo to już nie było żadnych szpitali i nie ewakuowała się, tylko została z nimi do końca. Wywieźli wszystkich chyba do Zeitheim rannych, a mama do Oberlangen, obozu koncentracyjnego, jak go potem określono, to jest na granicy Holandii i Niemiec. Tam było około 1600 dziewczyn z powstania. Brygada generała Maczka wyzwoliła ten obóz w kwietniu 1945 roku i mama, jak część innych, została przewieziona do Murnau. Murnau to był ośrodkiem, skupiskiem polskich żołnierzy i tam kończyła szkołę średnią. Tu bym się zatrzymał na chwilę, bo chciałem powiedzieć o ojcu. Poznali się pana rodzice właśnie w Murnau, tak? Ale ojciec mieszkał w Łodzi z rodziną. Tu jest takie zdjęcie jeszcze. No, trzech braci, siostra i rodzice. To jest z początku lat 30. zdjęcie. I poszedł na wojnę, dostał się do niewoli i w sumie był w Murnau. No, to jest najtrudniejszy dla niej moment. Ciotka tutaj jest jako jedna dziewczyna, wyszła za mąż w 42 roku i wyjechała z Łodzi. I wtedy zrobiła rodzicom zdjęcie, które ojciec dostał do obozu. Tak się złożyło, że któryś z braci konspirował. No i wszyscy zginęli w Oświęcimiu. Przepraszam. No. Po wojnie ojciec jako rezerwista, bo poszedł do wojska, jak miał 30 lat, poznał mamę w Murnau. On już jako bym powiedział, nieskoszarowany. Mama jako, no, skończyła tam chyba średnią szkołę. Ojciec kupił jeepa i pojechali do Włoch. Prawdopodobnie, zresztą tutaj jest gdzieś taki dokument, że poszukują, że prawdopodobnie są we Włoszech, nie ma ich w drugim korpusie. Pojechali prywatnie, podejrzewam, że chcieli zostać za granicą. A to jest tak, że to była taka sytuacja, jak rozumiem, że w takim razie tak, poznali się w Murnau, tak. I był taki moment takiej decyzji, czy zostawać, czy emigrować, czy wracać do Polski. Rodzina ze strony pana ojca nie żyła, zginęła, tak. Nie żyła. Natomiast zadecydowało to, że te poszukiwania rodziny ze strony pana matki, tak? I w momencie, gdy się okazało, że ta rodzina jest, żyje, to oni wtedy postanowili wrócić. Ja podejrzewam, dość duża różnica wieku była między nimi. Wtedy to byli młodzi ludzie. Mama miała, wychodząc z powstania, miała 18 lat. To jest zdjęcie pana mamy, tak, właśnie z tego okresu. W tym okresie lepszym, bo po prostu tam można było jeść i trochę może mama tu lepiej wygląda. W każdym bądź razie ja podejrzewam, że ojciec mamy nic nie mówił o swojej rodzinie. Chyba nie, bo trudno 19-latce tłumaczyć takie rzeczy. Także to, że mama się znalazła przez poszukiwania przez PCK dziadka, no to wrócili do Polski. Wrócili do Łodzi. Krótko mieszkali w Łodzi u ojca siostry. Mama ciężko chorowała, zresztą nawet z Murnau chcieli ją wieźć do Anglii, tylko nie chciała, na leczenie. Gruźlica, ja się już urodziłem, tak. I opiekę nade mną przyjęli dziadkowie, którzy mieszkali w Opatrzy pod Warszawą. Dzisiaj to jest Warszawa, właściwie tu głównie babcia. I to jest to właśnie takie zdjęcie, kiedy ja się tutaj... To jest pan z dziadkami, właśnie w tym momencie. W Opatrzy, tak, u nich tam, gdzie sobie byłem. Rzadko, ale
No, ojciec kiedyś przyjechał, mama przyjechała i tak po prostu takie... Czyli dziadkowie, dlatego zaczęliśmy historię od odpowiedzi o pana dziadku, bo to były i dziadek, i babcia były osobami bardzo ważnymi w pana życiu. Bezpośrednio mnie wychowującymi przez pierwsze lata. Mama była parę razy w sanatorium przeciw Gruzicim Zakopanym. No i w sumie nie miał, ojciec pracował, nie miałby się kto mną opiekować. Ale był taki moment, nawet moment, tak, dziadek, znaczy chyba mama dwa razy na studia próbowała medyczne zdawać, znaczy zdała, ale z uwagi na chorobę to pierwszy raz jej to nie wyszło. Zresztą to był taki trudny czas, dziadek w 52 roku zmarł, a mama w 52 roku miała operację wycięcia nerki. To była dość poważna sytuacja, znaczy zawsze jest poważna, ale to była jedna z pierwszych takich operacji. I ja byłem u babci, ale jak wróciłem, znaczy jak już babcia wróciła do Łodzi, bo sama była, przyjechała do naszego mieszkania, pokój z kuchnią, cztery osoby. I mama zaczęła studia. W roku, kiedy ja poszedłem do pierwszej klasy, myśmy razem, mama na pierwszym roku, ja w pierwszej klasie. Skończyło się to w 61 i w zasadzie babcia była takim ogniskiem domowym, a mama była cały czas się uczyła. To pamiętam, że ja robiłem swoje lekcje, miałem tam swoje przyjemności, a mama ślęczała nad książkami. Jak skończyła studia w 61, zaczęła pracować w szpitalu. Ale co ciekawe, znaczy to może nie takie ważne, w 57 roku powstało harcerstwo i babcia była za tym, że ja bym się zapisał do drużyny. Znaczy nie ona na to wpłynęła, ale w 58 roku, mając 11 lat, już byłem na pierwszym obozie harcerskim i w zasadzie no, to było dla mnie ważne. Do czasów studiów byłem w drużynie, to były zbiórki i zbiórki drużyny, biwaki, obozy, to była taka fajna rzecz. Jak babcia zmarła w 62 roku, to mieszkaliśmy już w bloku, no, dobre mieszkanie, to ster gospodarstwa przejął ojciec. Mama pracowała, dyżury w szpitalu, pogotowie, także wielokrotnie się zdarzało, że przychodziła wieczorem z pracy, a taki podstawowy, ja trochę pomagałem, ale takie podstawowe zabezpieczenie bytu to było ze strony ojca. Coś tam zawsze ugotował. Mama robiła obiady niedzielne. To był taki obiad, ha, czekaliśmy. Także tak się zmieniło. I ja właściwie natrafiłem w babci dokumentach, to tak wszystko mi się układało, że po, nikt niczego nie mówił, troszkę dokumentów, może nie tak dokładnie, że cokolwiek wiedziałam o dziadku, żeby był w Legionach. No właśnie, bo to nie jest takie oczywiste. Znaczy pan teraz tutaj to wszystko opowiada, ale tak na dobrą sprawę to jest taka wiedza, którą pan zdobył dosyć późno. Tylko z dokumentów i zawsze po niestety zgonie jakiejś osoby. Bo wtedy, okej, u dziadków, czy dziadek coś opowiadał nie, nie. o tym, że nie. no właśnie, też zero... U mnie w domu o wojnie nikt słowa nie powiedział. I prawdę mówiąc, nigdy na ten temat nic nie słyszałem. Mhm. A jak pan myśli, dlaczego? O, to ja później może powiem na podsumowanie, bo tak sobie wyobrażam. Ale znalazłem u babci w papierach z 56 roku Powstanie Warszawskie, taki dodatek 60-parostronowy, który się ukazał w Odwilży, bo potem znowu nawet mnie w szkole o powstaniu nie uczyli, prawie w liceum, później, te 5, 6, 7 lat później. I ja to prześledziłem, masę zdjęć, mapek, opisów i ja właściwie no, nie spodziewałem się. Dużo kupowałem na temat, znaczy to, co się ukazywało, co można było kupić. Także ja Powstanie Warszawskie, ale to głównie w zakresie Starego Miasta. To mnie tak, bo znałem tą część Warszawy, tak oczywiście bardzo pobieżnie. Do babci jeździliśmy, siostry babci na okrąg.
Po dziadka jeździliśmy czasem, bo był słaby na serce, tą kolejką podmiejską, żeby z nim razem wrócić. To ciekawostka, EKD jeździła Nowogrodzką do Marszałkowskiej. Weksel był róg Marszałkowskiej Nowogrodzkiej. A na przystanku, gdzie się wsiadało, jeszcze się ruiny wysypywały na chodnik. To tak. I prawdę mówiąc, to powstanie mnie zafascynowało i bardzo, bardzo, no tak, no zobrazowało mi, jak to było. Ale to człowiek był młody, chodziło o walki, zdobywanie, o takie rzeczy. Czy w ogóle, sama walka była. Ale mama nic w ogóle nie, jakoś nie reagowała? Widziała przecież pana zainteresowanie, to harcerstwo. Nie, ona tego nie wiedziała, że ja to wziąłem do czytania. To zero. Czyli pani opowiadał, ona też nic nie mówiła. Ja to robiłem, no można powiedzieć, ja wiem, ponieważ były dokumenty, do których nie powinienem zaglądać, załóżmy tak mówiąc szczerze, bo tam było to, nie wiem, no tak to było. I nikt nie wiedział, że ja się tym... Oczywiście tam sobie jakąś książkę o powstaniu czytałem, no to sobie czytałem, przecież się z tym nie chowałem. No i tak się potem zdarzyło i tak sobie... No pamiętam, mama dużo pracy poświęcała swoim, znaczy normalnie w szpitalu, ale mieliśmy telefon założony, ponieważ ojciec był szefem produkcji łódzkiej fabryki maszyn jedwabniczych i musiał mieć telefon, w związku z tym mieliśmy. A to powstał blok, jedyny w okolicy, reszta była stara zabudowa. W związku z tym często, czasem ktoś przychodził do telefonu, żeby dzwonić na pogotowie, bo nie było skąd. No i zdarzyło się, że mama chodziła do tych pacjentów. Po sąsiedzku gdzieś tam, nie do pogotowia, także zawsze była taka empatyczna. Ojciec zmarł w 1968 roku, dość nagle. No i to były takie trudne parę lat, bo byliśmy we dwójkę i tak przykro. I jakoś, no ale potem już nasze drogi się zrobiły takie, że się ożeniłem. Ja się ożeniłem w 1971, mama w 1972 podwójnie, drugi raz wyszła za mąż. No i każdy mieszkał gdzie indziej. Ja miałem swoje obowiązki. Mama tam miała swoje, także telefoniczny kontakt był dość częsty, a widzieliśmy się trochę rzadziej. A jeszcze mi się przypomniało, bo to było takie, do dzisiaj pamiętam, za czasów jeszcze 50. lat, jak mama studiowała, na święta robiła świetne zabawki na choinkę, łańcuchy, razem robiliśmy. Bo rozumiem, że mama źle była... Źle się wspomina takie czasy, kiedy człowiek się po prostu troszeczkę tak odsłania i to tak niestety działa. Tak. I mam do dzisiaj jeszcze te parę zabawek gdzieś tam w jakiejś walizce, które były w tamtych czasach, bo to się nie wyrzuca tylko do piwnicy, do domu, do piwnicy, do domu. Rozumiem, że to były bardzo takie cenne chwile takie spędzane, robienie czegoś z mamą, tym bardziej jeżeli była taką osobą bardzo zapracowaną i jakby tym bardziej takie silne jest to wspomnienie. A proszę powiedzieć, jak to w końcu było? Bo rozumiem, że tak, było i harcerstwo, i te pana zainteresowania i jakoś nigdy nie korciło pana, żeby zapytać się, nie wiem, rodziców, że może oni coś wiedzą, że może nie trzeba tej wiedzy szukać jakoś bardzo daleko, tylko że ona jest, no, w zasadzie pod ręką? Trudno sobie wyobrazić, o co pytać. Jak ojciec zmarł, ja miałem 21 lat. Nie miałem zielonego pojęcia, że była rodzina 5-osobowa przed wojną. Nie miałem powodu, żeby się pytać, bo nic na ten temat nie wiedziałem. Nikt tego nie... Ojciec odciął mnie. A to jeszcze później powiem, odciął mnie, od rodziny, o której nie wiedziałem, że jest. A ja chciałem powiedzieć, że tak się nasyciłem powstaniem, czytając, wchodząc, to ja sobie mapki barykad rysowałem, że mi nie było potrzeba się pytać, bo ja nawet nie wiedziałem, że mama była w powstaniu. Coś tam jakieś, ale to było takie... tu jeszcze powiem o kontakcie z mamą. No, jak jeszcze byłem w wieku
przedszkolnym i tak się złożyło w Łodzi, że nie było co ze mną zrobić. Babcia co prawda już była, ale przedszkole było dość daleko od miejsca zamieszkania i ja parę razy chodziłem z mamą na zajęcia. I wtedy się właśnie tak, może byłem nieznośny, w każdym bądź razie mama mi powiedziała, żebym nie mówił na nią mama, tylko Basia. I całe życie. No właśnie, tak bo to nie była mama, to była Basia, tak? No nawet przez ten okres taki tego młodszego dzieciństwa, to nie to, że nie wiedziałem, ale to tak byliśmy jak brat z siostrą. Babcia nas tak traktowała, znaczy tak troszeczkę. No. Mhm. Mimo, że potem już autorytet i wszystko, ale nie zdarzyło mi się, żebym powiedział do mamy mama. Mhm. Tak się po prostu ułożyło. A to, że ona w takim właśnie wojskowym środowisku była wychowana, myśli pan, że to miało jakiś, to się jakoś później, nie wiem, wpłynęło na jej zachowania, na jej wybory, na to, na, nie wiem, jakiś stosunek do pana, wymagania, to jak ten dom był zorganizowany? I znaczy ten dom, jak ojciec jeszcze żył mój, to był właściwie nic takiego nie... Niczego takiego nie musiało być. Wszystko było uporządkowane. Ja znalazłem w piwnicy ojca mundury, które przywiózł z obozu i cały liceum przechodziłem kurtkę amerykańską, którą miał w flagu, francuską, beret andersowski. No po prostu ojciec, jak znalazłem, to chcesz to nosić. No i w zasadzie... Ale też bez żadnej opowieści, żadnej historii, skąd to się wzięło? Ja wiedziałem, że ojciec był w obozie. Znaczy to nie opowiadał, tylko to tak samo powychodziło. Wiedziałem, że był w obozie, ale szczegółów nie znałem w ogóle. No i tak doszliśmy w tych opowieściach do już lat 80. chyba. Zaczęły się, mamy wyjazdy, zresztą, a co jeszcze o tym rygorze. Wiem, że parokrotnie jak bywałem u mamy, ojczym był, to jak coś mu za bardzo, nie wiem, miał coś zrobić, to czy tam, oczywiście robił, ale jak był taki już, mówi, bo ty jesteś jak kapral, to było takie, że mama wymagała. On mówił tak do mamy, tak? Tak, wymagała jest... i wymogła jak coś tam, no po prostu, to już nie chodziło o duże rzeczy, to chodziło o takie, a bo masz kapralskie wychowanie, no coś takiego, parę razy myśmy się z tego śmiali. Ale pan rzeczywiście była jakaś taka, jak to pan pamięta jeszcze właśnie jako młody człowiek, była jakaś taka większa kinderstuba, tak? Jakiś taki... Oj tak, to nawet i moje dziecko i wnuczka nieraz były sztorcowane tam za jakieś, może nie to, że niestosowności, ale no oczywiście i przy stole mogło dziecko odejść od stołu, jak myśmy skończyli, a nie tam, że zjadło i wyszło. No, na tej zasadzie, ale to było normalne, nikt na to nie zwracał uwagi, tylko te młodsze osoby się troszeczkę tam trzeba było, no, może trochę zdyscyplinować. Także chciałem powiedzieć jeszcze, bo to tak w rocznicę po śmierci Popiełuszki pojechałem z synem na Żoliborz i z kolegą, żeby zobaczyć, no, żeby wczuć się w tę atmosferę i byłem pierwszy raz na Powązkach, wtedy byliśmy. No to duże wrażenie. Także ja nie miałem podstaw się mamy pytać, bo ja to wszystko wiedziałem, tak na zasadzie ogólnej, tak oczywiście. I mama kiedyś już teraz, nie wiem, na początku 90. lat zaczęło towarzystwo z Łodzi jeździć na obchody. Może nie tak oficjalne, ale była taka Oberlangen, to tam i obiad był wspólny, tam ja raz na taki byłem, to po 2000 roku, to już była niewielka liczba osób. I mama mi kiedyś coś na powstanie jeździ, no pokazała mi tą legitymację. Ja to przyjąłem z marszu normalnie, no to fajnie, tak sobie pomyślałem. Nie przyjmę do głowy ani się pytać, na jakiej ulicy była, gdzie była, co robię, bo ja sobie to wszystko, ja wiem, wyobrażałem, no, w tym sensie. I później był ten okres chyba najlepszy w mamy życiu, bo jak już nie wiem, czy jeszcze przed emeryturą. To jest ta legitymacja, o której mówię, tak? Legitymacja tak. przynależności do Armii Krajowej. I kiedy pan się dowiedział, że ona rzeczywiście coś z tym powstaniem miała wspólnego?
Jak zaczęli się te obchody powstania, zresztą to już trudno było, żeby się pytać o szczegóły, ale już wiedziałem, że pokazała mi legitymacja, że była w powstaniu. Mieście Śródmieście, Południe, nigdy nie było zdobyte, było sanitariuszką, no bo... No i przyszedłem nad tym do porządku dziennego w jakimś sensie. Po prostu nie wypadało mnie pytać aż tak szczegółowo, bo mama nie była skłonna, próbowałem, ale nie była skłonna niczego opowiadać. I to tak zostało. Potem był okres taki już inny, niezwiązany z powstaniem. Znaczy też, bo to przecież rocznicowo, wyjazdy po Europie, ponieważ znalazło się fajne towarzystwo takich, mama była chyba najstarsza, co roku wynajmowali autobus na miesiąc i jechali z wiktuałami, z namiotami, z planem, gdzie codziennie się co zwiedza i co ogląda, i objechała właśnie całą Europę. Norwegię, Anglię, Francję, kraje Beneluxu, Hiszpanię, Włochy, Grecję, Turcję, Syrię, z Izraelem. I to trwało kilkanaście lat, co roku miesięczny wyjazd. Także... Czyli takie jakby ten harcerski sznyt pozostał, tak? Bo to też no było, to, rozumiem, wszystko organizowane no, we własnym tak, zakresie. No przecież to było śmieszne. Były, ja nawet pomagałem, nawet iść tam kiedyś, bo zbiórka była w Warszawie i wyjazd z Warszawy. Pomagałem pakować, 4 tygodniówki były paczki. I wszystko było to samo. I kiedyś ojciec chciał zjeść czekoladę z tamtego tygodnia, to nie dostał. Aha, czyli to były takie zestawy, co tak, jest na całe... identyczne. Okay. Oczywiście i chodzili na wino, jak było, i gdzieś do restauracji, ale to taki na wieczór, jak się biwak rozbijało, to było takie, że coś tam sobie robili. Także to był taki czyli taka ten... ciekawość świata ciągle w niej jakoś była, jak rozumiem, no, bardzo taka silna, tak? Skoro... Ostatni raz... W 2000 miała 82 lata, czy 80, no coś koło tego, kiedy ostatni taki namiotowy wyjazd zrobili do Bawarii. I to już w mniejszym składzie, bo tam przecież zostało 8 czy 7 osób, to pamiętam. Ale ten skład, o ile pan wie, to też być właśnie... Nie, to był przypadek, to było jakoś tak, że to się jakoś... Z nauczycielstwa polskiego. To byli ludzie z okolic Warszawy, kilka osób z Łodzi, jak się po jednym wyjeździe dograli, to jeździli wspólnie. Już zaczynały się obchody właśnie rocznic różnych i mama była, ja pojechałem do na przykład Chełma Pomorskiego, gdzie była Szkoła Podchorążych Piechoty w pierwszym etapie, to ja pamiętam to. Tam było z 400 osób, tych elewów. Później jeździłem z mamą do Komorowa. Ojciec oczywiście jeździł w pierwszym etapie takich, no w pierwszych 90-tych latach. Potem już mu nie za bardzo się dobrze chodziło, to ja jeździłem do Komorowa, gdzie mieszkali. Jeszcze widziałem resztki tego domu, w którym mieszkali. Odsłonięcie było pomnika Piłsudskiego. Tu nawet na takich zdjęciach, o. To była uroczystość. To jest to zdjęcie. Tak, ale to były... O, to akurat ja jestem. I to była, nie wiem, która rocznica, ale to był składkowe... Cała Polonia przyjechała ze Stanów, z Kanady, z Francji. Bo to może ciekawe, te koszary miały piękny, taki patriotyczny wystrój. Znaczy, to były carskie koszary, zwykłe budynki. Ale przed każdym stał pomnik zrobiony w 90-tych latach, przepraszam, w 30-tych latach przez jakiegoś artystę, który robił to z betonu. Chrobry na koniu, Batory pod Pskowem, Wysocki. No i a Piłsudski był później, w 32 był z brązu. I Rosjanie jak weszli, rozwalili Batorego pod Pskowem. A nasi w 51 roku wysadzili Piłsudskiego. I to był tam, już nie pamiętam, 2002, jakaś rocznica okrągła, gdzie znowu marszałek Piłsudski tam jest. A z mamą też pan jeździł na jakieś obchody? No właśnie, obchody, z mamą jeździłem na te wszystkie obchody. No tak, ale tutaj widzę, że ona jest, tu są już zdjęcia z obchodów chyba takich rocznicowych powstańczych, tak? Tutaj w ogóle może pokażmy, bo tak. Tutaj jest takie... No to pan jeszcze mówi o tym kapralskim takim wychowaniu, tak, w cudzysłowie, ale tutaj widzę bardzo taką uśmiechniętą, pogodną osobę.
To masę mam zdjęcia, ale wziąłem. To było jak mama jeździła z grupą przy grobie nieznanego żołnierza, a to zdjęcie to jest jak myśmy byli ostatni raz i taki. Uh-huh. I tak to jest. Który to może być rok? Byłem z mamą w 2009, jeszcze prezydent Kaczyński miał przemówienie tam na długiej przy kościele garnizonowym. To jest właśnie takie zdjęcie wąskie, nie wiem. Uh-huh. O, to jest tak jak sobie się, tylko skadrowane, jak siedzą uh-huh. w ławce tam na tym przed. I byłem w takim razie w 2014, gdzie jest to zrobione uh-huh, uh-huh. zdjęcie. Już bardzo, tu miała koleżanka z Londynu, z Oberlandu, zresztą miała w Łodzi towarzystwo tylko z powstania, ale już się wykruszyła. Ta koleżanka była jednym i drugim w czasie mojego wyjazdu z Londynu przylatywała i to była trochę od mamy starsza, opiekowała się mamą w Oberlangen i one sobie, i ja byłem jako taka pomoc, opieka i one właściwie głównie ze sobą, chodziliśmy na godzinę w na cmentarz, ale one już nie miały siły tak załóżmy sobie uczestniczyć, tylko zajmowały się sobą. I ja wtedy chyba jeden, bo rozmawiały o różnych rzeczach, zresztą były, ona była z Kielińskiego, mama z Chrobrego, z powstania się nie znały. Ale chyba to jakoś tak, może nie to, że podsłuchałem, ale przy okazji, jak mama opowiadała, że całą noc się opiekowała jakimś takim rannym, bardziej chorym w piwnicy i wyszła na chwilę i tam krowa walnęła. I dlatego mama przeżyła. Mhm. I wszyscy zginęli, ona przeżyła. Nie wiem, dokumenty o ojcu znalazłem w 2005 roku, to co zginęła rodzina. Mam około 120 listów, które do niego, do obozu dotarły. Po którejś przeprowadzce znalazłem paczkę, słowa ojciec nie powiedział. Mamy dokumenty, co prawda niewiele, to załóżmy to co znalazłem też pośmiertnie. O dziadku dowiedziałem się, ale to z archiwum, a to z jednego powodu, archiwum w Rembertowie, gdzie mhm. jest kartoteka, parę rzeczy takich. Także czyli to wszystko było takie fakcie. Odkrywane dopiero tak, po fakcie, tak, bo tak. To jakby pan miał takie, bo to widzę, że są jakby tak, pan jako nastolatek, tak, takie zainteresowanie jeszcze młodzieńcze i ten świat dorosłych, taki jako osobny świat dorosłych i teraz pan jako dojrzały człowiek, patrzę na to w ogóle zupełnie tak bym inaczej wszystko wiedział. I odkrywa pan, tak, tak. Że ta historia, ona dotyczy też pana najbliższych. Bo te dokumenty, które tutaj mamy, czy to jest to właśnie to zezwolenie, że mama może aż do 16 października przebywać na terenie Warszawy. Te dokumenty poświadczające właśnie jej udział w konspiracji, w powstaniu, to wszystko są dokumenty, które znalazł pan w zeszłym roku po śmierci mamy. Maju, jak mnie muzeum zobligowało, żebym przekazał jakieś dokumenty, to właściwie dotarłem, bo po prostu no, ojciec co prawda, ja wiem, no wiem, gdzie jakieś teczki były, a nie ruszaj tam, zostaw, to było nas. Na tej zasadzie ja sobie nie wiedziałem, co tam jest, nie miałem takiej potrzeby właściwie, bo skąd mogłem się spodziewać. W związku z tym to tak wszystko po fakcie. No. Czy teraz jest ten moment, że właśnie może pan powiedzieć, dlaczego pan, jak pan uważa, dlaczego się. Skąd ten klosz? Dlaczego nikt o tym panu nie mówi? Jak ojciec zmarł, miałem 21 lat. Kiedy miał to powiedzieć? Jak miałem 10 lat, 15? 18, nie było takiego momentu. Nie przewidywał może, że tak jakoś się można tak raptownie umrze. No tak, może przewidywał dalej. Mało tego, żyła ciotka, która ojca siostra i już tak jak ja, już te, powiedziałem, że przeczytałem te listy, dała mi te zdjęcia, te co są kopie. Mhm. Nigdy tych zdjęć nie było. Ona mi te zdjęcia dała o rodzinie. Nic więcej, nie chciała nic. Zresztą
akurat przed aresztowaniem całej rodziny, ona wyjechała gdzieś pod Łęczycę i w zasadzie nie było jej tam przez jakiś czas, nawet może nie wiedziała dopiero. No ale przy okazji tych zdjęć dała mi też, ale to zupełnie co inna, ale drzewo... A mama, jak pan myśli, czemu mama po prostu o tym panu nie opowiadała? Nawet gdy już w późniejszym okresie, gdy już i pan był wystarczająco dorosły, żeby opowiedzieć. Może ja nie pytałem w zasadzie, bo ja po prostu taki byłem, przepraszam, taki mądry na temat tego powstania, że mnie, jak zobaczyłem legitymację sanitariuszka w dzielnicy, gdzie nigdy nie, znaczy, gdzie nigdy nie było zdobyte. No oczywiście. To nie była taka, może ja to źle powiem, bo to powiem, jakbym miał te kilkanaście lat, ale wtedy nic nie wiedziałem. To mi nie imponowało. Bardzo dobrze była powstania. Koniec, kropka. I jeszcze z takich rozmów jakichś, ale to też nie pamiętam skąd, o babci dowiedziałem się, że ona uciekła, znaczy puściła Niemiec z łapanki za górala. I przyznam się, że te wszystkie wspomnienia przykre i babci, i ojca, i mamy, nikogo nie skłaniały, żeby o tym opowiadać. I jeszcze taki może, tak sobie pomyślałam nie tak dawno, jak ojciec zmarł, to oczywiście mama zaprosiła te parę osób, których ja też nie znam, znaczy parę z rodziny. I rodzina poszła do ciotki, a ja tej rodziny w ogóle na oczy nie widziałam, tych parę starszych pań, albo w ogóle wiekowych. I tylko przyszli z Lenkiewiczów, załóżmy. Ja sobie myślę, jak ta ciotka mogła? Ale sobie pomyślałem, ojciec ciotce zabronił cokolwiek mówić. I ta część rodziny, resztki tej... A, bo babcia ta, co zginęła w Oświęcimiu, miała pięć sióstr. To tej, z tym, że to nie było w Łodzi, to był załóżmy Zelów, to była Zduńska Wola, to był Wieluń. Takie tereny. Czyli znowuż coś, co pan odkrywał dopiero... Nie chcieli, żebym ja się spotkał, tak ja sądzę, bo kto to, a jestem ciocia, Zosia, siostra i tak dalej. Także mi się wydaje, że to tak zadziałało. A jakby pan miał możliwość zapytać się mamę czy tatę, to o co by się pan zapytał? Czego jest coś takiego, czego chciałby się pan dowiedzieć? O czym chciałby pan porozmawiać z mamą? Przyznam się, że ostatnie 5-6 lat to ja na co dzień prawie z mamą byłem. Już co prawda mama była jeszcze w nie najgorszej formie, ale już troszeczkę myśmy sobie czasem śpiewali coś, i kolędy, i jak syn przyjechał, ale mama już nie nadawała się do takich szczegółów, prawdę mówiąc. A ostatnie 3 lata to, czy tam no, dwa lata, jeszcze złamała tą. Jak to się, szyjkę biodrową i to było powodem, że bezpośrednim, że już potem półtora roku prawie była w łóżku. Ale jeszcze 2 miesiące wcześniej byliśmy na działce. Słabiutko, ale jeszcze z tym, że już mama nie była tak... No, czyli to już był taki czas w zasadzie dla pana. Wreszcie miał pan czas, żeby być z mamą. No tak. I przyznam się, ja bym chyba... No, nie miałem okazji pytać w momencie, kiedy załóżmy, no, dorastałem, bo nie wiedziałem, jakie pytania zadać. Dzisiaj to bym miał parę pytań, załóżmy, no chociażby, żeby coś uszczegółowić, no. Ale dzięki temu, że nic o rodzinie nie wiedziałem, to już nie chodzi, wszedłem w genealogię i teraz wiem parę pokoleń wstecz. Tak historycznie właściwie wszystko oparte o akty urodzenia, małżeństwa, zgony, ale mam pojęcie chociażby o tej całej rodzinie ojca, która skąd i tak dalej, skąd się dziadek pokoleniowo wziął i to takie, ja wiem... Czyli nadal rozwiązuje pan zagadki, tylko już tak powoli... to pana wciągnęło, że, no, bo że odtworzył pan praktycznie całą historię swojej rodziny. Tak, i ja właściwie nie nadążam, wszystko po fakcie, już się no, nie było. A mama, jak pan zapamiętał mamę? Tak, tu jeszcze widzę, tak, to zdjęcie z papieżem. Pojechali jakowcy, pojechała grupa 30 paru osób w 80-tych, 90-tych latach na wycieczkę do Rzymu i na Monte Cassino. Jak się akurat zwiedzając bazylikę, papież dowiedział, że są dziewczyny z AK, to było nieplanowane spotkanie, takie ekstra. No.
Ja mamy bardzo ciepło, wspaniała kobieta i jako matka, i jako babcia, można powiedzieć jeszcze, czy, no na przykład... Mamy zdjęcie z wnuczką. Z wnuczką, ale to sprzed, no wnuczka, no mówię, wnuczka sprzed 3 lat załóżmy, już dorosła dziewczyna, dzisiaj ma 20 lat prawie. No ale niestety są w Londynie, bo kiedyś musieli, i tam się urodziła, ale Polski i wszystko. I jakiś szacunek mam, znaczy wiem, i syn, i wnuczka, znaczy mają takie, to trudno tak specjalnie okazać, ale no wracamy do tych tematów, bo ja siedzę połowę w historii swojego wolnego czasu i różnych rzeczy doszukuję. A jak pan myśli o swojej mamie, to co przede wszystkim panu przychodzi do głowy? Jaką pan ją zapamiętał? Jaką pan ma ją w sercu? No właściwie przez te ostatnie, załóżmy, 5 lat, to taka trochę bezradna, dobra. Przepraszam, ale... Bardzo bliska osoba, bo wiem, że akurat pierwsza rocznica śmierci minęła. Tak, była parę dni temu, 26. Przepraszam, to jednak są takie wspomnienia, które człowiek się wzrusza, nawet jakby nie chciał. No. Tak, oczywiście. Trudno się nie wzruszać, gdy opowiada się o kimś tak bliskim jak matka. Także bardzo panu dziękuję, że pan mimo wszystko tutaj przyjechał i opowiedział nam tę historię. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem coś powiedzieć. Dziękuję panu. Dzięki.